Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Aneta Rzepecka. Miło mi jest Państwa zaprosić na film szkoleniowy dotyczący generowania numerycznego modelu terenu na podstawie danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego. Szkolenia z wykorzystania produktów LIDAR realizowane są w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ISOC. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenia powstały na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Firma Pragea Consulting jest liderem konsorcjum przeprowadzającym niniejsze szkolenia. Treści zaprezentowane w niniejszym filmie są odzwierciedleniem informacji przedstawionych uczestnikom podczas szkoleń. W związku z tym prezentowane ćwiczenie oparte jest na danych wykorzystywanych podczas szkoleń stacjonarnych. Generowanie numerycznego modelu terenu w oprogramowaniu LP360 jest procesem wykonywanym w locie. Do jego przeprowadzenia wykorzystany zostanie pasek narzędziowy LP360. Narzędzie Export LiDAR Data pozwoli na zdefiniowanie obszaru z chmury punktów, który zostanie poddany rasteryzacji. Następnie dla wygenerowanego NMT nadana zostanie paleta barw. Ostatnim krokiem będzie wizualizacja na podstawie NMT modelu cieniowanej rzeźby terenu. Aby rozpocząć pracę, należy uruchomić projekt programu ArcGIS z folderu ćwiczeniowego 0401 LP360. Po uruchomieniu projektu w tabeli zawartości znajduje się chmura punktów, która jednocześnie zwizualizowana jest w oknie roboczym. Skorzystamy z paska narzędziowego LP360. Uruchom narzędzie Export LiDAR Data, gdzie możesz zdefiniować obszar, który Ci interesuje do wygenerowania NMT. Jako Export Type wskaż Surface, czyli płaszczyznę. Następnie skorzystaj z narzędzia Filter. Numeryczny model terenu tworzy się tylko z klasy drugiej, z klasy Ground. W narzędziu Filter obecnie zaznaczone są wszystkie klasy. Aby je odznaczyć, skorzystaj z narzędzia Remove All Classes. Następnie zaznacz tylko klasę drugą, klasę Ground. Zatwierdź polecenie poprzez OK. Następnie zmień rozmiar komórki z 10 na 1. Atrybut oraz eksportowany format pozostawiamy bez zmian. Przechodzimy do kolejnego kroku, klikając Next. W drugim kroku możemy zdefiniować obszar, który nas interesuje. W Export Extent wskaż Custom Extent. Uaktualnią się komórki, gdzie możemy zdefiniować współrzędne geograficzne. Zdefiniujemy najpierw wartość północną 61, 92, 80. Następnie wartość wschodnia 23, 58, 70. Następnie wartość południowa 61, 90, 20. I wartość zachodnia 23, 56, 10. Po zdefiniowaniu obszaru kliknij Next. Następnie zdefiniujmy ścieżkę zapisu wygenerowanego pliku. Export File. Uaktywniamy okno dialogowe. Wygenerowany model zapiszemy w folderze 0401 LP360. Nazwijmy go NMT. Dolny podkreśnik 04, dolny podkreśnik 01. Klikamy Save, a następnie Finish i czekamy na wygenerowanie modelu. Wygenerowany model powinien automatycznie dodać się do tabeli zawartości oraz wizualizować się w oknie roboczym. Następnie nadamy mu nową paletę barw. Klikamy dwukrotnie w miejsce legendy, aby uruchomić okno Select Color Ramp. Wskazujemy barwy od czerwonego do zielonego, a następnie zaznaczamy opcję Invert w celu odwrócenia tych kolorów. Zatwierdzamy polecenie poprzez OK.
Tak wygenerowany numeryczny model terenu możemy zwizualizować jako model cieniowanej rzeźby. W tym celu uruchommy sobie narzędzie Image Analysis. Zakładka Windows, Image Analysis. W pierwszym kroku zaznaczmy sobie interesujący nas model. W tym wypadku mamy do wyboru NMT. Następnie zdefiniujmy sobie paletę barw. Wskażmy barwy od zielonego do czerwonego. Użyjmy narzędzia Shaded Relief. Automatycznie w oknie zawartości oraz w oknie roboczym pojawił się nam model cieniowanej rzeźby terenu. W ćwiczeniu, dzięki wykorzystaniu sklasyfikowanej chmury punktów dla klasy drugiej Ground, przeprowadzono filtrację widoku danych ALS celem zaprezentowania eksportowanej powierzchni. W kolejnym kroku przeprowadzono generowanie numerycznego modelu terenu o oczku grid równym 1 metr i wizualizację w postaci modelu cieniowanej rzeźby terenu. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na stronę internetową www.szkolenialidar.gugik.gov.pl.